Cześć wszystkim, z tej strony Draka i powracamy do The Last of Us. O, u mnie na kanale i zaczynamy z grubej rury. Widocznie jakieś połudne ziomeczki jednak mnie usłyszały. Kamera. Idź mi, idź precz. Tak, przeszliśmy przez chmurę zarodników. Nie mam zielonego pojęcia, czemu te zarażone ziomki mnie tutaj dorwały, ale niech będzie. Tak, walka może wygląda intrygująco i animacje są różnorodne, aczkolwiek uwierzcie mi, ta walka to tapowanie kwadrata bez ładu i składu i... Powiedz Billowi, żeby ci skołował odświeżacz powietrza. Jakby pomysł. Szkoda tylko, że są przeterminowane. Tak, i jakkolwiek głupio to nie zabrzmi, kto tapuje kwadrata szybciej, ten wygrywa. W pojedynkach wręcz. I tak, Joel ma to na animacji, zależnie od otoczenia, może dopchnąć kogoś do ściany, może użyć jakiegoś, nie wiem, butelki czy coś takiego leżącej w pobliżu jako broni. To jest całkiem spoko, ale definitywnie nic super rozbudowanego. Naprawdę jestem zaintrygowany, czemu ci goście nas zaatakowali? Puściłem kółko za szybko, czy co? Zasłoń wejście. Jasne. Przygoda trwa. Ja ogólnie troszeczkę nie wiem, bo ta gra nie daje zbytnio backstory do tego, czym się Joel zajmuje. Na tyle, na ile można wyczuć, jest przemytnikiem, I guess? Przemyca towary, przemyca broń, przemyca co się tylko da. Natomiast ciężko wyczuć, czy ta akcja, którą robimy teraz, to w sumie nie wiem, co wtorek dla Joela, w sensie musi wyjść z miasta, wykraść się, obić mordę paru zarażonym i wrócić do swojego życia, czy bardziej to kwestia, o kurde, to anomalia, to się nigdy nie działo, wyjść za bezpieczne mury, mimo tego, że nigdy tego nie robiliśmy. Wiecie, o co kaman. Hej, podaj mi ją. I znowu mechanika drabiny, czy też ciężka w tym jest. Wypadku. Dam radę. Okej. Bardzo denerwują mnie gry, gdzie standardowym sposobem przemieszczania się jest chodzenie, a nie bieganie czy też kruchtanie. Rusz tu swoje 4 litery. No idę, Jezu Chryste. Wiecie, denerwuje mnie, kiedy muszę trzymać klawisz, o, żeby postać chodziła troszeczkę szybciej. To batonik. I tak, jak wiele różnych gier udowadniało, batoniki są najlepszym sposobem na regenerację żywotności. Sprawdźmy, czy w pobliżu nie ma żołnierzy. Czysto, chodźmy. Może trochę ciszej jednak, co? Dzięki. Myślałem, że wyszedłem z fazy skryptów i chodzenia wolno za postacią, ale widzę, że nie, jednak nie. Gra ma też sporo tych takich odnóg, które donikąd nie prowadzą, tak ta tutaj. To jest dziwne. Ogólnie tak, coś o czym zapomniałem, to to, że gracz musi sam włączać i wyłączać latarkę. Normalnie, wiecie, teraz gry dają automatyczne latarki, czego de facto nie lubię, wolę mieć kontrolę. I zaraz chyba przed nami pierwsza prawdziwa walka. Więc zobaczymy, jak będzie z tym poziomem trudności. Czy go zwiększymy, czy nie. Sprawdź, czy droga wolna. Żadnych żołnierzy czy ludzi Roberta, okej? Okay? On wie, że do niego idziemy. To tylko dodaje pikanterii. Dobra, chodź. Hej, Tess! Hej, śliczna, tylko co tam? Masz jakiś towar? Nie teraz. Nie, spoko. Nie teraz.
tu też. Okej. Rozumiem. Nie ma co być pianem. Okej. Jak widać... nie masz kartek, to nawet nie marnuj mojego czasu. Amunicję wymieniam tylko za kartki. Ale my mamy kartki, nie? Jakby te zdano mnie na początku, więc no. Pospiesz się, umieramy z głodu. Nie tak nerwowo. Zaraz będzie następna porcja. Co ty kurwa gotujesz? Co ty jest gołąb? Kot? Kurwa, czekałem na tego szczura od zawsze. A, to szczur, okej. No cóż, mogło być gorzej. A faktycznie szczury sobie wiszą za ogony. Smacznie i zdrowo. O, pieski, hej! Sorry, ale wszystkie psy już sprzedałem. Weszły do domu. Zapraszam na tydzień. Zepsujesz, kupujesz. Zepsuty, to masz ryj. Cześć. Dawno cię nie było. Spuść mu łomot! O, widzę ten Fight Club. Ej, blokuj go! Spuść mu pierdol, stary! Kurwa, blokuj go! No dawaj! No dawaj! Stop mu dupę! No stary, jebnie mu i na przykład gościa, który właśnie do mnie mówił, praktycznie w ogóle nie słyszałem w moich słuchawkach. Zamiast tego słyszę tylko tych drących i po prawej. Naprawdę, dziwna sprawa z tą głośnością. A ty co? A ty co tam, dziadek? Grasz karty, co? Ale masz kurwa wielkie karty, stary. Pewnie ten, nie dowidzisz, to dlatego, co? Czemu słyszę ostrzenie miecza? A, ten gość ostrzy miecza. O mój Boże, nie. A. A, no tak, ogólnie rzecz, mamy plecak. No, jesteśmy w Bostonie, by the way. Tak, wszystko jest jasne, jak patrzę na tę mapę. Broszurka wojskowa. Tak, tutaj mamy... opisy. Przeciwników tu spotkamy. Budowanie świata. Ten facet trzymał przeróżne śmieci w tej fabryce. Została poszukiwana kontakty ze świetlikami, okej. Okej, dziewczynko. Jesteś dziwna. Szukam Roberta. Przechodził tędy? Pół godziny temu. Poszedł na nabrzeże. Tam jest. Mam wrażenie, że te kartki nie były warte informacji. O, patrzcie! Toż to murki wysokości do kolan. Ciekawe, co się zastanie, prawda? Przepuśćcie nas. Radzę wam zawrócić i wracać tam, skąd żeście przyleźli. Nic do was nie mamy. Przyszliśmy po Roberta. Możemy to rozegrać pokojowo. W tył zwrot i wypierdalać. Nie ruszę się stąd bez Roberta. Rozjebię ci łeb, suko, jeśli zostaniesz tu choćby chwilę dłużej. Rozumiesz? Jebać to. Chowacie! Okay. Gotowy? Tak. Nie. Tak, jest automatyczny system osłon. Nie jestem super fanem. Auć. Sayonara. Okej. Okay. Dobra robota, kowboju. Okej, dobra, o, teraz tak. Muszę zwiększyć sobie czułość, bo ten celownik bardzo wolno się rusza. Może tak? I wzajemnie. Dobra, okej, powinno być lepiej. Skąd on do cholery wytrzasnął tych ludzi?
To bardzo w ogóle jest myślne, że w sumie, o, jest nas niewiele i giniemy przez to, że panuje tajemniczy wirus. Pozabijajmy się jeszcze trochę, prawda? O, super, chciałem się porozglądać po okolicy, przemacać kieszenie gości, z którymi walczyliśmy, ale Tess już krzyczy, ej, podsać mnie. Przywyknijcie do tego, będziecie tego sporo działo w tej grze. Dobra. Podaj mi rękę. A możesz po prostu zejść po schodach i otworzyć mi kurwa drzwi? No i już. Dobra. No szczury, może zapiemy tego gościa od jedzenia. Tutaj, Joel. No to idziemy. Kolejni ludzie Roberta. Skąd wiesz, że tu przyjdą? Dwóch naszych zginęło, próbując zjąć Tess. Na bank pojawi się tu z Joelem, żeby dopaść Roberta. Jezu. Mogliśmy nie brać tej fuchy. Nic już nie poradzimy. Rozdzielmy się. Cicho i skutecznie. Sprawdźcie, nikt się tu nie kręci. Oczywiście, że Tess ściągnęła tego, który był trochę bliżej, prawda? Ruchy, ruchy. No idę, kurwa mać. Myślisz, że tak prosto? Nie od razu Rzym zbudowano, nie? Bum, chwyt! By the way, pragnę zauważyć, że Joel udusił tego gościa, ale już Tess, no... Dużo krwi jak na duszenie. I też chyba słyszałem dźwięk dźgania. Dźwięk dźgania to jest taka interesująca fraza w ogóle. O. To jest jakiś ziomeczek? No właśnie. Zapomniałem ci powiedzieć. Byłem dzisiaj na mieście pięciu cywili w kajdankach. Jesteś martwy, dupku! Myślałem, że masz ten, że jakby pomagasz mi teraz. O, dzięki za pomoc, dziewczyno. Dzięki za pomoc. Up. Ten, dzięki za wsparcie. Super. Przeszukajmy to miejsce. Ach, no tak, w ogóle ja notorycznie zapominam o zdolności trybu detektywa Joela. I tak, jawnie, jak grałem w to sam, szło mi gorzej, dlatego że... że zapominałem o tym i wchodziłem w grupę wrogów. W sensie, robiłem dokładnie to samo, co zrobiłem teraz. W sensie, było to jeszcze dwóch wrogów, ja ich nie widziałem i wszedłem w nich tak o. A powinienem odpalić tryb podsłuchiwacza, no i miałem wtedy ogarnąć co i jak. A i tak, by the way, Joel sam zaczął biegać. Już nie muszę trzymać klawisza. Dobra, i teraz tak, no tutaj rzucamy butelkami, może służyć do odwracania uwagi. Ale także Joel może pierdolnąć ją kogoś w głowę i to też działa. Co to było? Kurwa. Też to słyszałem. No kuźwa, butelka eksplodowała tuż koło was, tak więc no. Pytacie, czy wiem dokąd idę? Nie, nie mam bladego pojęcia dokąd idę. By the way, Tess kurwa przeleciała. Nie, Tess jest tutaj, to kogo ja widziałem przed chwilą? What the fuck? Tu jest jeden ziomeczek, tam jest kolejny. Okej, kolega został sam. Czy jest tutaj więcej butelek, których mogę użyć? A ja obstałem, że miałem po prostu poczekać, aż... mój Boże, aż oni się rozejdą i wtedy rozproszyć tego jednego gościa, który teraz wedle swojego skryptu będzie do końca swoich dni patrzył w drzwi, z których ja mam wyjść. Super. Naprawdę? Gra nie przygotowała? Nie... O, widzę butelkę. A, gra zrespawniła kolejną butelkę po prostu. Jasne.
Nie. Ej, słyszałeś to? No jesteś sam, prawda? Tak. Siup. Ogólnie tak, tutaj mam tą samą przywarę co do Batmana. Nie podoba mi się, jak bardzo długo trwa animacja podduszania. Tak, kurde, no. Poddusimy tak, no, nie wiem, ze 100 osób w tej grze może i... O, ta animacja ciągnie się naprawdę długo. I wiem, że prawdopodobnie ma to symulować to, że o, ci ludzie stawiają opór i w ogóle... O, ho, ho. Ale, no nie wiem, nie wiem, no, no z... Dobra. Czy moja butelka zniknęła? No nie, dobra, mam ją przy sobie. A, dobra, tam mamy dwóch ziomeczków. Nie pamiętam, gdzie jest to, jak rzucę w kogoś butelką. Oj, mamy trzech ziomeczków. Chyba niestety się nie przeskradam przez tą sytuację. Aha. Ej, słyszałeś? Tak, słyszałem. Zachowaj czujność. Co się stanie, jeśli... Rozjadę! A! Łapać go! Bo mam cegłę. Przez chwilę miałem cegłę, w sensie. Test, jak tam moje wsparcie? Mam przewagę liczebną, dostajmy ją, dziewczyno, co ty na to? O Jezu, myślałem, że padł! Dammit. Dobra. Mogliśmy wziąć więcej ludzi. No mogliśmy. Nas spowolniło. To tak chyba nie działa. Chodź. Tak, mamy ostrza. Ostrza pozwalają pominąć tą nieszczęsną animację, o której mówiłem przed chwilą. Aczkolwiek również mają inne zastosowania. Z jakiegoś powodu na przykład można wyważać nimi zamki w niektórych drzwiach. Przez co troszeczkę nie warto używać ich w akcji, skoro możemy trafić potem na drzwi, które są zamknięte. A jak są zamknięte, to złotą zasadą jest to, że zawsze, ale to zawsze, mają jakiś dobry lucik za sobą. Tak więc no... A... Tu mam iść... A, dobra, spoko. Ciekawe, czy mogę po prostu ominąć, chociaż wątpię. Nasz chłopiec. Robson. Sukinsynek. Kończmy z tym. Dobra, i teraz tak. Mogę... Co mogę zrobić? Mogę stworzyć ostrze. Stworzę to ostrze. Ok. Nie wiem, kto teraz będzie nam dostarczał towar. Bezpośrednio rozprawić. Tu jest... No, Tess, możesz zabrać twarz z mojej twarzy? Ogólnie, żeby nie było, nie jestem super fanem skradania w tej grze. Jest lepsze niż, nie wiem, w Uncharted 4, to na pewno, ale... Dalej twierdzę, że daleko mu do... jakiegoś mega dobrego systemu. No Jezu, nie! A, i to, że Joel za każdym razem zdejmuje tą zasraną torbę. Ten gość miesza każdemu w mieście.
słyszałem aurę wykrywania Joela, ale tak, gra w żaden sposób wizualny nie daje do zrozumienia, że możemy być zaraz wykryci. Ale jest taki dziwny szum jakby. Joel, proszę, obróć się w lewo, ziom. Och. Dammit. O, nie wygląda to dobrze. O, dziękuję, obrócił się w końcu. Nie, jednak nie. O, jednak tak. Oczywiście tak, to jest jedna z tych gier, gdzie wrogowie prawdopodobnie opanowali telepatię. Więc jeśli wykryje was jeden, to wykryją was kurwa wszyscy. Nie ruszycie się? Nie? Nic? Nie? Nie pójdziecie obadać co tam pierdolło? Nie? Okej, okay, ale za to pójdziecie tutaj. Mi na złość, oczywiście. Proszę, umrzyj, 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 umrzyj. O, dalej, dalej. Okej, dobra, i jesteśmy wykryci, zaczynamy strzelanie, dobra. Joel, spierdzielamy stąd. Idź. A, dobra. Leczenie trwa długo w chuj i do tego musimy też przywyknąć. Dobra, bierzemy butelczynę. Ej, zajrzyjcie z boku. Mogę zmienić rękę? Nie, nie mogę zmienić ręki. O mój Boże! Sterowanie takie dziwne w tej grze. Tak, ogólnie mając butelkę, czy też cegłę, czy też deskę w dłoniach, Joel może pocisnąć bardzo zabójcze combo i skończyć gościa w, nie wiem, w ułamek sekundy. Dajcie temu gościowi butelkę, a po prostu zwojuje nim świat. Przez chwilę mignami deska. O, deska też jest spoko. A, tu mamy ostrze, a czy mogąc użyć sobie ostrze, dobra. No nic. Mam cegłę i nie znam się jej użyć, skurwysyny. A. A ty skąd się tutaj kuźwa wzięłaś? Biuro. Robert pewnie tam wbiegł. Chodźmy. Leczę się, bo gotów zaraz nim Joel zaczną sapać. Hejo. Denerwuje mi też to, że Joel odpalając swój zmysł detektywa musi kucać. To dziwna decyzja. Do tyłu, kurwa, do tyłu! Chcemy tylko pogadać, Robert. Nie mamy o czym, kurwa, rozmawiać. Odłóż broń! Weź się, pierdol! Uciekam. O, ja lepiej korzystam z tego typu broni miotanej. Robert! Joel, tędy! Robson, wyłaź! Jest nasz! No, cześć, Robert. Tess, Joel. Nie gniewajcie się. Ależ skąd? Jasne. Kurwa mati! Stęskniliśmy się. Słuchaj, cokolwiek słyszeliście, to nieprawda, okej? Okay? Musicie wiedzieć, że... Broń! Możesz powiedzieć tam, gdzie jest broń? Tak, jasne, tylko że... Tyle, że to jest skomplikowane. Po prostu mnie posłuchajcie. Dobra! Przestań miauczeć. Mów to z bronią. Sprzedałem ją. Coś ty powiedział? Nie miałem innego wyboru, miałem długi. Dług masz u nas. Chyba postawiłeś na złego konia. Musicie dać mi czas.
Dajcie mi tydzień. Wiesz, może bym się zgodziła, gdybyś mnie kurwa nie próbował zabić. To nie tak, ja... Kto ma naszą broń? Nie mogę powiedzieć. Dajcie ten mi gościu tylko... się prosi w tym momencie, no właśnie. Powiesz, kto ma tę broń? Oddałem ją Świetliku. Miałem dług u Świetlików. Co? Hej. Oni już wszyscy prawie padli. Możemy... możemy tam pójść, wykończyć ich i zabrać broń. Może się udać. No co? Jebać pieprzonych frajerów! Załatwmy ich! To naprawdę głupi pomysł. I co teraz? Idziemy odzyskać towar. Jak? Nie wiem. Wyjaśnimy im, jak się sprawy mają. Więc poszukajmy jakiegoś Świetlika. Nie musicie daleko szukać. To jeźdźcy gończe były u nas w królowa osiedlu. Co tu robicie? Interesy. Coś źle wyglądasz. A gdzie Robert? No tutaj, no kuźwa, nie widzisz? Potrzebny był mi żywy. Broń, którą wam dał, nie była na sprzedaż. Chcę ją odzyskać. To tak nie działa, Tess. Więc niech zadziała. Zapłaciłam za tę broń. Chcesz ją odzyskać, to zapracuj na nią. To tak nie działa. W sensie, to nasza broń, my też za nią zapłaciliśmy, prawda? W dupie mam kartki na żywność. Muszę coś przemycić z miasta. Pomóżcie mi. Wtedy oddam wam waszą broń. Skąd pewność, że ją macie? Podobno wojskowi porządnie was przetrzewili. A dokładnie tak było. Pokażę wam ją. Muszę stąd wiać. Decydujcie się. Najpierw zobaczę broń. Za mną. No i teraz już wiadomo, do czego doprowadzi ta... skąd weźmie się magiczna wyprawa, na którą wyruszy Joel wraz z dziewczynką z okładki, prawda? I no... tak więc... tak, tutaj sobie chyba zakończymy. Mamy takie prawie pół godzinki. Mniej więcej takie tempo będą miały te odcinki. I tak, ja wiem, że póki co mój odbiór tej gry jest niesamowicie negatywny, ale spokojnie... tak nie jest. Nie lubię tego początku. Ten początek mnie nudzi, ten początek mnie denerwuje. Twierdzę, że bardzo mało w nim de facto grania, dużo oglądania pseudo ciekawych cutscenek, bo trochę cała ta sprawa Joela i Tess mnie nie interesuje, żeby nie było, gdzie wszyscy są na siebie dupkami, żeby być dupkami. Ale tak, dobra. Potem będzie ciekawiej, jak już dojdziemy do tak typowo właściwej gry. Ale dobra, tyle ode mnie. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach The Last of Us u mnie kanale. Na razie.